Szanowni Państwo, w dniach 11-13 maja w całej Polsce, w tym w województwie podlaskim, odbędą się dni otwarte funduszy europejskich. Impreza, w której beneficjenci funduszy unijnych chwalą się tym, w jaki sposób środki, wsparcie, dotacje zmieniły rzeczywistość wokół nich. O dniach otwartych funduszy europejskich chciałbym dzisiaj porozmawiać z wicemarszałkiem Maciejem Żywno, odpowiedzialnym m.in. za fundusze europejskie, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. Witam serdecznie, panie marszałku. Witam serdecznie. Prawie 1000 wydarzeń, około 200 tysięcy mieszkańców bierze udział w dniach otwartych funduszy europejskich i piąta edycja imprezy. Te liczby świadczą o tym, że jest zainteresowanie ze strony mieszkańców województwa podlaskiego i nie tylko. Te liczby to rzecz, z której samorząd województwa powinien się cieszyć. To jest dowód na zaangażowanie obywatelskie. A myślę, że powiem nawet przewrotnie. Raczej 1 200 000 mieszkańców, czyli cała populacja naszego województwa, na co dzień uczestniczy w wielkim święcie funduszy unijnych. A to dlatego, że drogi, po których jeździmy, budynki szkolne, które są coraz piękniejsze, ładne przedszkola, ciekawsze zajęcia dla naszej młodzieży, nowe zakłady pracy, opera, różne obiekty sportowe nie powstałyby w naszym regionie w ostatnich latach, gdyby nie środki unijne. Te dni otwarte, te dni pokazujące środki unijne, to jest tylko taki element, w którym przyszedł czas na to, że warto czasem przypomnieć, że te pieniądze są ze środków unijnych. Szczególnie w dniach czy w okresie, w którym pojawiają się głosy o tym, żeby może Polska wyszła z Unii Europejskiej, warto tym bardziej zwrócić na to uwagę, również w tym znaczeniu finansowym i znaczeniu zmiany jakości na naszego życia, że bez środków unijnych naprawdę wielu by z tych rzeczy nie można było zrobić, bo nie byłoby nas stać. Tu jest święto, bo beneficjenci pokazują to, co zrobili, to, co dokonali, ale też pokazują to mieszkańcom i razem z mieszkańcami świętują właśnie po to, żeby pokazać przede wszystkim, że to jest wszystko dla ludzi, że te ulice, ta opera, te obiekty szkolne, o których wcześniej wspominałem, one mają służyć nam wszystkim, mieszkańcom tego regionu. To nie są jakieś pomniki, które stawiamy, tylko to są obiekty i inwestycje, które mają służyć rozwojowi tego województwa. I właśnie w tym jest ten element związany z tym, że świętujemy, pokazujemy, bo na co dzień już nie zawsze widzimy już te tabliczki, że sfinansowano z Unii Europejskiej, albo traktujemy to już jako oczywistą oczywistość, że to mamy i niekoniecznie pamiętamy o tym, że to ze środków unijnych. Panie marszałku, zanim porozmawiamy jeszcze o dniach otwartych funduszy europejskich, chciałem zapytać pana o istotną rzecz. W jednym z wywiadów prasowych w 2016 roku, zapytany o sposób, w jaki województwo podlaskie wydaje unijne pieniądze, odpowiedział pan, że ten poziom dystrybucji nie jest satysfakcjonujący. Takiego określenia pan użył. Czy po 2 latach coś się zmieniło? Czy na przestrzeni tych 2 lat te środki z tego programu operacyjnego 2014-2020 zaczęliśmy sprawniej wydawać niż 2 lata temu? Wdrażanie środków unijnych to jest swoistego rodzaju maraton. W tym maratonie biegniemy razem z całą Polską, z tą różnicą, że należymy do jednego z tych kilku województw, blisko 10 województw, które wystartowały rok później. Wystartowaliśmy rok później, dlatego że najpierw musieliśmy czekać na dokończenie negocjacji centralnego programu dla Polski Wschodniej z Komisją Europejską i dopiero potem nasze regionalne programy, w tym nasze, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, były negocjowane. I to właśnie są te regiony, które w tej chwili nie są w czołówce maratonu, ale ja myślę, że to tak jak Białystok biega, to jest trochę taka sytuacja, że w tym maratonie większość uczestników raczej chce zmierzyć się ze sobą i dobiec do końca, a niekoniecznie być pierwszym w tym maratonie. I podobnie jest z nami. My chcemy dobrze zainwestować te pieniądze w rozwój regionu. Nie musimy koniecznie być w czołówce, ale musimy bardzo skutecznie te środki zainwestować. Tu potrzebujemy wsparcia rządu polskiego, a nie przeszkadzania we wdrażaniu tych środków. To tak naprawdę chodzi o to, że jeżeli w naszym programie dużym elementem jest infrastruktura kolejowa, a PKP nie złożyło jeszcze żadnego wniosku o sfinansowanie, to nie jest wina samorządu województwa, tylko inwestor, czyli PKP, który, przypomnę, jest po stronie rządu, powinien te prace przyspieszyć. Jeżeli Krajowy Program Ochrony Środowiska jest półtorarocznym
okresem przyjęty przez rząd i Sejm Polski, to trudno, żeby w naszym regionie, w którym jest wiele projektów w tym obszarze, żeby te projekty mogły już być rozliczane. Czy ostatni taki najbardziej obrazowy przykład, 70 milionów złotych na odnawialne źródła energii, na solary i fotowoltaikę dla mieszkańców w domach. 62 gminy skutecznie te pieniądze zdobyły, ale nie podpisują umowy, ponieważ po rozstrzygnięciu konkursu nagle pojawia się interpretacja ze strony rządu dotycząca VAT-u, który powoduje, że trzeba dodatkowy VAT jeszcze od dotacji wpłacić. Co, przekładając na język polski, oznacza, że mieszkańcy albo gmina musieliby zwiększyć swój wkład własny do projektu, czyli dołożyć jeszcze więcej pieniędzy, więc gminy zatrzymały się z podpisywaniem i te 70 milionów leży w zamrażarce. Znaczy, wprawdzie ostatnio zaczęły podpisywać te umowy, ale to jest jeden z tych przypadków, w których zamiast nam pomóc, to centralnie mamy utrudnienia na dobre pieniądze, bo to są dobre pieniądze. Ale tutaj, odpowiadając na Pana pytanie, nie, ja chciałbym, żeby było szybciej, ale wiem jeszcze jedno. Z końcem 18 roku nie kończy się Unia Europejska, nie kończy się ta perspektywa finansowa, a zatem przed nami kolejne lata, w których te środki zainwestujemy i poza podpisaniem kontraktów i zainwestowaniem, to co na co teraz bardzo liczymy od naszych beneficjentów, czyli tych, którzy projekty realizują, że będą przynosili faktury, czyli krótko mówiąc, żeby to rozliczyć, żebyśmy mogli to rozliczyć z Unią Europejską, to się nazywa certyfikowanie środków, a zatem to jest ten element, który powoduje, że na koniec tej drogi Komisja Europejska powie: super, rozliczyliście jak najwięcej pieniędzy. A zatem ta praca przed nami cały czas trwa. Panie Marszałku, mapa dotacji unijnych w województwie podlaskim wygląda całkiem imponująco, bo łączna wartość projektu to 5 miliardów złotych, 1295 projektów i średnie dofinansowanie na mieszkańca 3000 złotych. Ja chciałem zapytać o to, jak wyglądają te procedury, czy one są skomplikowane, czy one z dnia na dzień są coraz prostsze, czy przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe mają ułatwienia w składaniu dokumentacji, bo przypuszczam, że to już też nie jest zbyt proste. Dobrą wiadomością jest to, że blisko trzykrotnie więcej pieniędzy mamy w tej perspektywie niż w poprzedniej, bo to święto, o którym również dzisiaj mówimy, dotyczy tak naprawdę perspektywy 2007-2013, ale również obecnej, 2014-2020. Razem to daje z tych dwóch perspektyw ponad 7 miliardów złotych na nasze województwo. I to jest ta dobra wiadomość, że tych pieniędzy nie jest mało. Natomiast niestety środki unijne nie są łatwymi środkami. Trzeba dobrze przygotować wniosek aplikacyjny, czyli dobrze napisać projekt, nie popełnić żadnego błędu. Ułatwieniem tutaj jest to, że po złożeniu projektu można nanosić poprawki. To jest to, czego nie było wcześniej, ale to z kolei trochę wydłuża czas rozstrzygania konkursów. Niemniej jest to do zdobycia. Trochę to, czego oczekujemy od Sejmu, który potrafi czasami przez jedną noc zmienić prawo, żeby na przykład ułatwić zamówienia publiczne. To jest zarówno przedsiębiorcy, którzy stykają się albo jak z zamówieniami publicznymi, albo z zasadą konkurencyjności, czy nasze samorządy lokalne bardzo narzekają właśnie na ten element, który powoduje, że organizowanie przetargów w Polsce jest stosunkowo trudne. A zatem często spotyka się z jakąś wadą i to jest element, który od projektów unijnych czasami odstrasza albo powoduje utrudnienia w ich realizowaniu. Ale generalnie widać po naszych beneficjentach, że mają dobre pomysły, mają apetyt na pieniądze i chcą je wykorzystać. Elementem, który jest dyskusyjny, ale cała Unia Europejska pokazuje, są tak zwane instrumenty zwrotne, czyli pożyczki nisko oprocentowane i poręczenia. I to przede wszystkim są środki dla przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców też tej z branży usługowej. Trochę byliśmy przyzwyczajeni w poprzedniej perspektywie, że były dotacje bezzwrotne, a tutaj trzeba jednak te pieniądze zwrócić. Ale dla całego regionu te pieniądze będą pracowały kilkakrotnie, bo one będą mogły być non-stop udzielane w kolejnych, jednak mocno konkurencyjnych do banków komercyjnych
środkach, a zatem myślę, że są do wykorzystania. Panie Marszałku, tegoroczne dni otwarte funduszy europejskich to mnóstwo imprez. Możemy odwiedzić Białystok, Suwałki, Augustów, Szepietowo, Wysoki Mazowiec, Ciechanowiec. Lipiny, tak. No właśnie, chciałem zapytać o tematy tych projektów, które będą prezentowane mieszkańcom województwa podlaskiego, bo z jednej strony jest to wioska ziemniaka, warsztaty parzenia kawy, wioska tematyczna na skraju Puszczy Białowieskiej, a z drugiej strony Park Naukowo-Technologiczny i programowanie interaktywnego robota Fotona. Ta rozpiętość dużo mówi o województwie podlaskim. Zarówno strategia rozwoju województwa podlaskiego, jak i sam regionalny program operacyjny musi szeroko patrzeć na rozwój regionalny. A zatem z jednej strony są to duże inwestycje infrastrukturalne, takie jak drogi, czy wspominana wcześniej opera, ale także elementy, które pomagają ludziom poradzić sobie w trudnych sytuacjach i żeby założyć na przykład działalność gospodarczą, kiedy nie czuje się człowiek dobrze na rynku pracy potrzebuje tego doradztwa, środków, a zatem także takie pieniądze z tak zwanego, no czy nie z tak zwanego, z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są właśnie na miękkie rzeczy, na rzeczy, które pomagają także przygotować warsztaty, elementy edukacyjne, szkoleniowe. Stąd jest, chciałbym się powiedzieć, od święta ziemniaka do fotonu, bo taki mamy region. Mamy ludzi fascynujących się i funkcjonujących w rolnictwie, w ekorolnictwie, stawiających na rozwój dużego lub mniejszego przemysłu spożywczego, ale mamy też jednak ludzi specjalizujących się już w wysokich technologiach. Mhm. Właśnie stąd foton. Nasz region, mimo tego, że nie ma wielkich zakładów informatyczno-technologicznych, ale jednak naprawdę ma duży potencjał w ludziach. Mało wiemy o tym, tak na co dzień, że wiele firm IT, nawet o zasięgu ogólnoświatowym, które, uwaga, mają centralę w Białymstoku, a filie w Stanach Zjednoczonych, właśnie są w naszym regionie. I te firmy też potrzebują wsparcia, żeby móc zatrudnić dodatkowe osoby lub te, które mają dokształcić, przygotować tak, żeby być konkurencyjnym na rynku. Panie Marszałku, Dni Otwarte Funduszy Europejskich, impreza wymyślona przez Polaków, cieszy się olbrzymim uznaniem w Unii Europejskiej. Prestiżowa nagroda European British Communication Award w 2016 roku dla Dni Otwartych to też dowód na to, że ta impreza jest doceniana przez m.in. Parlament Europejski. Ja chciałem zapytać o ważną dla nas rzecz. Województwo podlaskie często pojawia się w Parlamencie Europejskim, są wystawy, prezentacje, prezentujemy kulinaria, dorobek kulturalny. Jak my dzisiaj jesteśmy postrzegani, województwo podlaskie, z punktu widzenia chociażby wykorzystania funduszy unijnych i rozwoju naszego regionu, na przykład w Parlamencie? No, trzeba realnie sobie powiedzieć, że województwo podlaskie, tak jak wszystkie regiony Polski Wschodniej, należą do biedniejszych regionów w Unii Europejskiej. I to wbrew pozorom są tego minusy i plusy. Minusem na pewno jest to, że chcielibyśmy zdecydowanie szybciej się rozwijać i gonić bogate regiony Unii Europejskiej, a przynajmniej bogate regiony w Polsce centralnej czy północnej Polski. Niemniej tym plusem, który jest przy okazji bycia tym jednak biedniejszym z regionów, to jest to, że w przyszłej perspektywie finansowej jesteśmy dalej pod dużym okiem zainteresowania Unii Europejskiej, a to oznacza również, że pieniądze w ramach polityki spójności na nasz region na pewno będą. I będą większe, co może zabrzmieć dosyć zaskakująco, niż na przykład na województwo mazowieckie, czy na centralne regiony, bo tam PKB na tyle się poprawiło, że ta interwencja Unii Europejskiej ze swoimi pieniędzmi po prostu będzie mniejsza. U nas dostrzega się, że jeszcze mamy sporo potrzeb, bo naprawdę, proszę Państwa, warto sobie bardzo otwarcie powiedzieć, po II wojnie światowej nasz region został zminimalizowany i rozwój w Polsce samej, ludowej jeszcze, tej Rzeczpospolitej Ludowej, zaczynał się od Wisły. Tak? A zatem to mój świętej pamięci ojciec, który był leśnikiem, zawsze mówił, mnóstwo drewna było wywożone stąd, bo budowała się Warszawa, budowała się Nowa Huta, budowała się Łódź. Ziemniaki od nas były wywożone, bo było trzeba nakarmić Warszawę, Łódź i tak dalej. I tak było przez kilkadziesiąt lat.
I to po prostu widać. Nie mamy potężnych zakładów pracy. Nie mieliśmy przez te wszystkie lata dużej infrastruktury, chociażby drogowej. I te powojenne okresy ponad 70 lat, nadrobić nawet w te 20, to jeszcze nam trochę potrzeba czasu i potrzeba pieniędzy. To, co jest na pewno pewne, nie brakuje dobrych pomysłów samorządowi województwa, nie brakuje dobrych pomysłów naszym przedsiębiorcom, naszym samorządom lokalnym, co oznacza, że potencjał w ludziach jest. A to jest najważniejsze, bo dobry pomysł przyniesie sukces. Panie Marszałku, ostatnie pytanie. Czy weźmie Pan udział w dniach otwartych funduszy europejskich? O, tutaj muszę być stosunkowo obiektywny, więc zdecydowanie spróbuję przynajmniej w kilku miejscach wziąć udział. Z przerwą na 13 maja, bo mam komunię syna. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam na Dni Europejskie. We'll be right back.